Hej, zapewne się zastanawiacie, co jest w węgorzu najlepsze. Na pewno nie ryjek. Ja wam powiem tak. Ja lubię ten odcinek. Pamiętajcie, że jak jesteście w restauracji, wam podają do, na przykład do konsumpcji czy do wódeczki, nigdy nie bierzcie tej części. Bo jak to mówią, ryba psuje się od ogona. Niektórzy mówią, że ryba psuje się od głowy. Ale jak jecie w domu, no to wiadomo, to jest też smaczne, bo są smakosze, ale jeżeli zdecydujecie się gdzieś w miejscu, gdzie jest konsumpcja zbiorowa, restauracyjki i tak dalej, to zawsze sobie wybierajcie ten odcinek. A teraz wam pokażę, jak się go kroi, bo na liczne zapytania wiele osób się pytało, jak się kroi węgorza. A węgorza kroimy bardzo prosto, mianowicie dzisiaj właśnie wam pokażę sam. Tak go kroimy. Ja zawsze zaczynam go kroić. Tu się kończy płetwa grzbietowa. Tu widzicie jego długość. To jest gdzieś taki około metrach. I kroimy go tak. Teraz wam pokażę w przekroju, jak wygląda. Perfekcyjny, smaczny, energetyczny, podprawiony. I teraz bierzemy, jakie dzwonko powinno być? No, takie na 4-5 cm. Raz. Oczywiście ktoś by się zapytał, na takiej desce najlepiej tak kłaść. Oczywiście my zrobimy troszeczkę inaczej, dlatego że zastosuję tutaj jeszcze jedną ważną rzecz. Pamiętajcie, że do węgorza najlepiej wyborową zastosujcie, wtedy się lepiej czujecie. Oczywiście jak niektórzy nie piją wódeczki, to albo Egri, albo jakieś inne winko, ale pamiętajcie jedno. To jest wyśmienite i wspaniałe mięsiunio. Elo, elo, 3, 2, 1, 0. Życzę wam smacznego do węgorza. Siema!